Witamy Państwa w kolejnym naszym filmowym programie. 20 dzień lipca, już powoli chyli się ku końcowi, a my rozpoczynamy naszą filmową opowieść. Pani doktor Sylwia Frach, tak jak zapowiadałem tydzień temu, będzie ponownie z nami. Dzień dobry, pani doktor. Witam, właściwie dobry wieczór. Proszę pani, tydzień temu nie było różowo, no nie, ale teraz też różowo nie będzie. Powiem wręcz, że będzie wybuchowo. Wybuchowo będzie, no i to tak powiem pani mocno, z racji zarówno twórców, realizatorów tego obrazu, jak i opowieści o człowieku, który no, dokonał, znaczy no, nie tyle no, on sam, co rzecz, którą stworzył, dokonała no, tragedii w historii ludzkości. No, aż się boję mówić rzeczywiście o ilu rzeczach w przypadku tego filmu można byłoby mówić. Na co pani by tak na początek chciała zwrócić uwagę naszych widzów, nim padnie tytuł filmu? Aha, czyli tak, mam nie zradać tak. Tytułu? Niech tytuł pani zamknie, sklamruje i dopiero się pojawi tytuł. Dobrze. No, żeby iść tropem pani ukochanego reżysera też właśnie chciałem. Dobrze. Z całą pewnością należy zwrócić uwagę na widowiskowość filmu, bo i tutaj to nazwisko musi paść. Nolan. Christopher Nolan, zamiast na przykład korzystać z grafiki generowanej komputerowo, użył prawdziwych materiałów wybuchowych, aby odtworzyć próbę nuklearną przedstawioną w filmie. To z jednej strony. Z drugiej strony nie sposób wspomnieć o obsadzie. Bo tutaj mamy rzeczywiście tego aktora, powiedziałabym już chyba fetyszowego Nolana, Cilliana Murphy'ego, ale obok Murphy'ego na ekranie pojawią się Robert Downey Jr., Matt Damon, Emily Blunt, Florence Pugh, Kenneth Branagh, zamykając tę listę Ramim Malekiem. I oczywiście mowa o filmie Oppenheimer. No i doszliśmy, drodzy Państwo, do tego clue naszego dzisiejszego filmowego spotkania. No to o tym teraz będziemy mówić. Zaczęła Pani od postaci reżysera, więc może na nim się na chwilę skupmy, bo konstrukcje filmowe Nolana, jednego chyba z najbardziej kreatywnych reżyserów XXI wieku, choć oczywiście kręcił jeszcze w wieku XX, no mnie, przyznam szczerze, fascynują, a tak jak już zdradziłem, trochę Państwu też, panią doktor Sylwię Frach również. Tak, tak, Christopher Nolan uchodzi za jednego z najbardziej kreatywnych, współczesnych reżyserów. I to, co jest u niego fascynujące, to z całą pewnością jest jego częste eksperymentowanie zarówno z narracją, czasem, jak i strukturą filmową. I takim jednym z najbardziej chyba wybitnych przykładów jest jego film Incepcja z 2010 roku. Inny film, Memento, z 2000 roku. Tutaj rzeczywiście pojawia nam się to eksperymentowanie z czasem, gdzie film jest przedstawiony w odwrotnej chronologicznie kolejności. Czyli rozpoczyna się od końca i później przechodzimy do początku. Kolejny film, gdzie Nolan eksperymentuje z czasem, to jest Interstellar z 2014 roku, film, do którego osobiście bardzo często wracam. Niesamowite, on już prawie jest dekadę i nie stracił właściwie nic na swojej wartości. Tak, bo prawda, z jednej strony mamy obraz filmowy, ale ten obraz filmowy jest w doskonały sposób upiększony, wzbogacony ścieżką dźwiękową. Prawda? No i na sam koniec muszę wspomnieć o trylogii, bo nie byłabym sobą, gdybym nie wspomniała o trylogii, proszę, wiedziałem, że tak będzie. Absolutnym arcydziełem, czyli trylogia Batmana. No to dobrze, drodzy Państwo, to teraz z całą pewnością zadamy Państwu pytanie konkursowe. Proszę bardzo, bądźcie Państwo uważni, bo jak znam naszego gościa, to wymyśliła coś iście nolanowskiego. Szanowni Państwo, pytanie konkursowe brzmi następująco. Jako pierwszy reżyser w historii kina, Christopher Nolan postanowił zastosować kamery IMAX w kręceniu scen do filmu fabularnego. Podczas tworzenia którego z jego filmów miało to miejsce? Ludzie święci. No dobrze, to już teraz Państwo muszą spróbować odgadnąć, znaleźć taką informację, a dwie pierwsze osoby, które to zrobią z prawidłową odpowiedzią, otrzymają nagrody. Czas na seans, jak Państwo widzą, małpa.czasnaopole.pl. Wystarczy do nas napisać i czekać później na nagrody. No to jeszcze na koniec może jedna rzecz, skoro
To jest film z kategorią R i to też chyba się nie ma czemu dziwić specjalnie. Myślę o rynku amerykańskim, chociaż w Europie będzie chyba inaczej podejmowany. To możemy się spodziewać mrocznego, mocnego, nolanowskiego kina. No i też chyba powiem tak, że bo mówiliśmy o Indianie Jonesie jako kinie takim przygodowym, to czy to nie jest też taki chyba najbardziej oczekiwany obraz tego kina akcji, jakbyśmy powiedzieli, mocnego kina? Tak, tak. Wracając do kategorii R, która oznacza film tylko i wyłącznie dla dorosłych. Tak, ale Oppenheimer jest rzeczywiście jedną z najbardziej wyczekiwanych premier tego roku i z całą pewnością jednym z bardziej obiecujących filmów tego roku. I jak na film biograficzny przystało, o, jak doskonale wiemy, jednym z najważniejszych fizyków, którzy przeszli do historii, Oppenheimer jest określany jako taki bardzo intensywny i epicki thriller. Także będzie mocno, z całą pewnością, będzie bardzo nolanowsko, powiedziałabym. Będzie się działo. No to, drodzy Państwo, trzeba sobie zarezerwować w końcówce lipca zatem czas na seans, bo film, jak to u Nolana, też krótki nie jest, tak, więc oczywiście. Troszkę czasu tak. trzeba spędzić. Dziękuję bardzo Pani Doktor za wizytę, doktor Sylwia Frach, naszym Państwa gościem, no a my tradycyjnie możemy Państwu powiedzieć do zobaczenia, do usłyszenia już za tydzień w kolejnym programie.